Koncentracyjny wzbudziła nie lada zamieszanie. Była recenzowana, to jest ewenementem, zarówno przez prasę muzyczną, jak i dzienniki literackie. Za chwilę przywołamy nastrój, klimat ery bitników, amerykańskich poetów, którzy w latach 60. i 50. recytowali swoje wiersze z akompaniamentem progresywnych zespołów muzycznych. Uwaga, świetliki nieodmiennie w czasie swoich koncertów generują elektryzującą atmosferę. Proponuję więc podłączyć się do prądu, który zaraz popłynie ze sceny. Marcin Świetlicki i świetliki! Dzisiaj kupiłem dwa pory na kolację. Niosłem je za plecami, trzymając jak kwiaty. Lato się gryzie z jesienią, forma ocalała i wychodzi z podziemia. Wszystko się układa w jeden wyraźny, doskonały kształt. Ogród koncentracyjny! Dzisiaj kupiłem dwa pory na kolację. Niosłem je za plecami, trzymając jak krzyż. Jestem tak bardzo martwy, że aż chodzę, czuję, widzę, jak wszystko się układa. Jeden wyraźny, doskonały kształt. Ogród koncentracyjny! Numer się nazywa Morderstwo. A ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze, skromnie skulona, a oka jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić, a ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klątwy, wychodzi przez furtkę na ulicę. Jedzie tramwajem, jedzie, czyta gazetę. Dojeżdża do centrum, wraca do domu. Przekręca klucz w zamku, a ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak, jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić, a ona leży.
leży z nożem w plecach. Ona wstaje, odrzepuje się, składa panterkę, przemiesza przez ramię karabin. Wychodzi na ulicę, wykracza chałupicę, siada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża do pętli, puka do jego drzwi. Teraz takie reggae, które się nazywa Oplut. Któregoś dnia to miasto będzie należeć do mnie. Na razie chodzę. Na razie patrzę. Na razie swój nóż ostrzę. Wkładam, zdejmuję kastet. Opluty. Napluli mi na plecy, nic o tym nie wiem. Chodzę po mieście, chodzę po mieście. Planty Szewska, rynek. Chodzę po mieście, rynek Szewska, planty. Opluty. Opluty. Obluda, 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 obluda. Któregoś dnia to miasto zapadnie się pod ziemię. Na razie chodzę, patrzę. Na razie nic. Któregoś dnia rzeką Wisłą przypłynie statek piratów. O pięciu masztach, 20 armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego. Tamtą skasować wszystkich.
Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem, chodzę po mieście, chodzę po mieście. Opluty. Piosenka mordercza, Karol Kot. Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. Mam cień, widziałem, obejrzałem się. Mam cień silny na śniegu, mam płaszcz za duży, ciemniejszy od spodni, mam w płaszczu narzędzie. Nie, nie zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, jeszcze bardziej odkryj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Plecy, dzwonek, dzwonki. Dzwonki w kościołach, dzwonki w bramach, dzwonki pod kopcem Kościuszki. Trener Sekcji Strzeleckiej stwierdził, że nie mogę reprezentować. Wziąłem duży rozmach i ściąłem jednocześnie. Chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada. Maszeruję przez sen. Coś, co się nazywa nieprzesiadalność. Ja chciałem w tej chwili wyrazić całą swoją agresję skierowaną w różne strony, ale mi się nie chce, istnieje coś takiego jak miłosierdzie. No, proszę sobie wyobrazić, marzec albo kwiecie. Raczej marzec, wieczór, spotykam JP. Jest pijany jak świnia, a ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę, on między morzem wódki, a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą, rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On pijany jak świnia, ja trzeźwy jak świnia. I nagle on, wskazując jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę,
jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą, rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Ja nie mam ochoty, ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję, siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jestem jak świnia trzeźwy. Deszcz zaczyna padać i znowu on wskazuje ten wież. Mówi, zobacz, to się nieźle składa. I dwie, i nas dwóch, dosiądźmy się do nich. A ja mówię, ja nie mam ochoty, ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Tak się czasami zdarza, że jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Tak się zdarza zazwyczaj, że jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Siedzę sam przy stoliku i nie mam ochoty dosiąść się do was, choć na mnie kiwacie. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Spierdalaj gnoju, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Antosia, Kuba, Słoma i